Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Anna Galus, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta końcówka roku to czas wzmożonej pracy w Szlachetnej Paczce. No właśnie, na jakim etapie są teraz Państwa działania? Aktualnie jesteśmy na etapie jeszcze poszukiwania wolontariuszy. Jednocześnie też już zbieramy informacje o rodzinach, które potem następnie będziemy odwiedzać i weryfikować pod kątem otrzymania pomocy. Ilu wolontariuszy w takim razie jest potrzebne? Ilu już Państwo zgromadzili w bazie, a kogo jeszcze Państwo poszukują? Jeśli mówimy o Opolszczyźnie, to w tej chwili mamy 111 wolontariuszy, którzy mają już podpisane umowy i którzy przeszli przez szkolenia, a na ten moment brakuje nam około 50 wolontariuszy jeszcze. Jak wygląda taka rekrutacja? Co trzeba, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Musimy zarejestrować się na stronie Szlachetnej Paczki, wybrać województwo, w ramach którego chcemy działać, wybrać rejon, w ramach którego chcemy działać i tak naprawdę takie zgłoszenie trwa kilka sekund. Ale te zgłoszenia są przez Państwa również weryfikowane. Pod jakim kątem? Pod kątem tak naprawdę na etapie tej weryfikacji otrzymujemy telefon, w ramach którego jeden też z wolontariuszy weryfikuje, czy już wcześniej należeliśmy do Szlachetnej Paczki i czy działaliśmy. No i tak naprawdę jest to taka krótka rozmowa, ale wolontariuszem w zasadzie może zostać każdy, kto ukończył 16 rok życia. Przy czym od 16 do 18 roku życia potrzebujemy zgody opiekuna, ale nie ma, to co ważne, nie ma górnej granicy wieku. I czy rzeczywiście ten rozstrzał wiekowy pomiędzy wolontariuszami jest duży? To znaczy, czy mamy jakichś seniorów wolontariuszy? Tak, ten rozstrzał jest duży. Co roku on też wygląda trochę inaczej, ale faktycznie można poznać osoby zajmujące się różnymi rzeczami w życiu, mające też różne motywacje do samego wolontariatu i też jakby będące na różnym etapie życiowym. I co należy do zadań wolontariuszy? Do zadań wolontariuszy przede wszystkim należy odwiedzenie rodzin i tak naprawdę weryfikacja, też wypełnienie potem ankiety i bazy, weryfikacja jakby rodzin pod kątem tego, czy i jaka pomoc danym rodzinom powinna do nich trafić. I tak potem też wypełnienie, wiadomo, informacji w bazie Szlachetnej Paczki. Następnie, jeśli taka rodzina się zakwalifikuje, to przygotowanie, kontakt z darczyńcą, przygotowanie też opisów na stronę, na podstawie których potem rodziny, darczyńcy wybierają daną rodzinę. No i następnie kontakt z darczyńcami, bo to co ważne, my jako wolontariusze jesteśmy takim pośrednikiem w kontakcie pomiędzy rodziną a darczyńcą. Darczyńca nie ma bezpośredniego kontaktu z rodziną. Chodzi też o zachowanie takiej anonimowości tych rodzin, którym pomagamy. Powiedziała Pani o weryfikacji rodzin. Teraz trwa nabór tak naprawdę, tak, tych rodzin, którym będziemy chcieli w przyszłości pomóc. Na czym polega ta weryfikacja? Bo rozumiem, że rodzinę do Szlachetnej Paczki może zgłosić każdy, natomiast sama rodzina nie może siebie zgłosić, tak? Ta weryfikacja polega na takiej zasadzie, że dwóch wolontariuszy przychodzi umawia się na spotkanie z rodziną i w ramach jakby tej weryfikacji na takim spotkaniu pytamy zarówno o sytuację tej rodziny, pytamy też o kwestie jakby takich marzeń i właśnie tych potrzeb, ale również weryfikujemy kwestie wydatków, przychodów, no bo jednym z elementów, a w zasadzie głównym jest też próg finansowy. Co zatem w ostatnich latach jest najbardziej potrzebne? Tak jak Pani obserwuje te listy, które są tworzone przez wolontariuszy i przez rodziny, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne, jeżeli chodzi o Szlachetną Paczkę? W ostatnich latach najczęściej są to wszystkie te artykuły z racji tego, że no, koszty życia rosną.
to bardzo często są to artykuły pierwszej potrzeby, czyli zarówno żywność, jak i chemia. Też często artykuły szkolne, jeśli jest to rodzina wielodzietna. Bardzo często też są to takie z droższych rzeczy, pralki, lodówki, czasem zmywarki. No bo jeśli mama ma na przykład piątkę dzieci i jest z nimi sama, no to wiadomo, że tej pracy jest dużo i ta zmywarka potrafi pomóc na tyle, że mama ma po prostu też więcej czasu na spędzenie z dziećmi czy pomoc im w lekcjach. A czy zdarzają się takie dary i potrzeby, nazwałabym nietypowe, ale właśnie chodzi o to, że to nie są artykuły pierwszej potrzeby, to nie są nawet przedmioty, tylko na przykład jest to jakiś kurs, bo szlachetna paczka zaznacza, że skupia się na mądrym pomaganiu, tak? Czyli na takiej pomocy niejednorazowej, tylko na czymś, co rzeczywiście może nam otworzyć drzwi do po prostu lepszego życia. Tak, zdarzają się kursy, szczególnie przy osobach, które pochodzą z innych krajów, to często są to kursy języka polskiego. Zdarzają się też na przykład jakieś vouchery na terapię dla dzieci, które są niepełnosprawne, ale też zdarzają się jakieś kursy właśnie doszkalające, czy czasem przekwalifikujące osoby, które w tej szlachetnej paczce uczestniczą, które są obdarowywane po to, żeby właśnie na przykład mogły mieć lepsze perspektywy na szukanie pracy. Uporządkujmy zatem teraz te informacje. Trwa nabór wolontariuszy. Ten nabór potrwa do? Do 25 października. Czyli jeżeli ktoś jeszcze chce, to oczywiście jak najbardziej może dołączyć. Oprócz tego gromadzą Państwo teraz bazę rodzin, którym będziemy mogli w przyszłości pomóc, niedalekiej przyszłości tak naprawdę pomóc. I jest zawsze taki moment, kiedy następuje otwarcie tej bazy rodzin, to znaczy kiedy osoby chcące pomóc mogą się zaangażować i wybrać rodzinę, tak, której mogą pomóc. Kiedy nastąpi to otwarcie tej bazy? W tym roku będzie to 16 listopada. To zawsze jest sobota. I kolejny etap to już jest tak naprawdę realizacja potrzeb i weekend cudów. Tak. Czy Pani miała okazję już w takim weekendzie cudów uczestniczyć? Miałam okazję już dwukrotnie uczestniczyć w takim weekendzie cudów i to jest naprawdę niesamowite przeżycie i dlatego też między innymi polecam wolontariat. W tym roku mamy też do czynienia z taką sytuacją dość wyjątkową, to znaczy Szlachetna Paczka pomaga jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, czy przed Świętami Bożego Narodzenia, natomiast no, z racji powodzi, która nawiedziła wiele terenów, to również włącza się w pomoc w tym zakresie. No właśnie, jak ta pomoc będzie wyglądała i czy jeszcze można do niej dołączyć? Jak najbardziej można dołączyć. Tak jak Pani wspomniała, w tym roku mamy taką dodatkową możliwość też pomocy właśnie na tych terenach jako wolontariusze Szlachetnej Paczki. Tak naprawdę zgłoszenie wygląda w ten sam sposób, czyli żeby móc też pomóc na terenach popowodziowych, musimy zgłosić się jako wolontariusz Szlachetnej Paczki w rejonie, który jest nam najbliższy. I w ramach tego rejonu będziemy działać razem z naszymi wolontariuszami rejonu. Natomiast później istnieje też taka dodatkowa możliwość zapisu się na pomoc właśnie na terenach popowodziowych. I to będzie wyglądało w taki sposób, że razem z wolontariuszem jakimś zwykle z naszego rejonu pojedziemy w takie miejsce, odwiedzimy tam kilka rodzin z racji tego, że no jest to jakaś dalsza odległość. No i w taki sposób będziemy też móc pomóc i tak naprawdę też odciążyć tych wolontariuszy, którzy w tym rejonie popowodziowym głównie działają. Czy mamy tutaj jakiś zakres czasowy, to znaczy kiedy trzeba się zgłosić, jeżeli chcemy w tę pomoc się włączyć konkretno i w jaki sposób to uczynić? Nie, zasady są dokładnie takie same jak zgłoszenie się do Szlachetnej Paczki na takiego standardowego wolontariusza. Czyli tak naprawdę warto śledzić i media społecznościowe, i stronę internetową Szlachetnej Paczki, a tam znajdziemy już wszystkie potrzebne informacje. Dokładnie tak. To w takim razie na koniec przypomnijmy, kiedy Weekend Cudów? Weekend Cudów w tym roku 14-15 grudnia. I wierzymy, że oczywiście jak co roku tych cudów nie zabraknie. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu, za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Anna Galus, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Dziękuję.